Cześć wszystkim, w kolejnym odcinku zagrajmy w Risen. I znajdujemy się tutaj w ostatnim już, w ostatnim grobowcu kapłanów. Mamy jeden z tych posągów i tutaj mamy właśnie przejście do drugiego. Udało mi się to odkryć, jeszcze niesamowicie sprytny. Okej, także patatujemy tutaj. I powinien być tu jeden z właśnie... no tych tutaj gości. Elitarny wojownik. No właśnie. On może być pewnym problemem. Dlatego trzeba będzie sobie z nim jakoś poradzić. Tylko jak? No kurde, elitarny wojownik to jest trochę... trochę chyba za dobry przeciwnik jak dla nas. Ale okej, sprawdzimy. Trochę many. Życia. Dobra. Spróbuję się tutaj gdzieś zaczaić może za tym. Gdzie on teraz tu jest? Okej, on jest teraz tu. Dobra. Trochę się zbugował, to wykorzystam sytuację. O, jak pięknie. Ha, nie muszę się z nim ganiać. Dobra. To my właśnie to po piersie. Bierzemy je. Elitarnego wojownika okradamy. Sarkofag też sobie weźmiemy. Pierścień, walka toporem plus jeden. Okej. I dobra, najważniejsze w sumie jest teraz to, że mamy już to, co chcieliśmy i możemy wracać. Mamy już dwa popiersia, czyli możemy chyba wejść do tej głównej sali, gdzie powinna się znajdować, z tego co wiem, tarcza. Okej. Ołtarz. Po piersie. I tu po piersie. Okej. Otworzyło się. Wow, co tam nie biegnie. Giń. No, idź mi stąd. Nie lubię ich. Są szybsi, są bardziej szybsi niż ja. Szybsi. Arcykapłan. Witaj. Wow, dobry jest. Ha, w przeciwieństwie do mnie. Okej. Odwrót mały. Gdzie tu? Fuck you. Dobra. A, było nieciekawie. Okej, co my tu mamy w ogóle? O, już się starcza, jak pięknie. Znajdź wszystkie kawałki pancerza tytanu w poziom kolejny. Eldrick musi przekuć pancerz władcy tytanów, tak? Okej. Co ty robisz w ogóle? Pyk. Okej, no to co? Do klasztoru się teraz przeteleportujemy. Nie wiem, gdzie jest Eldrick. Eldrick powinien być u siebie chyba. Mam taką nadzieję. Ah,
A u siebie to powinno być gdzieś tu na dole. Gdzieś tam. Tutaj. O, tu dokładnie. Więc mam nadzieję, że tam dalej jest. Jak go tam nie będzie, to problem. Ale nie, no, mam nadzieję, że gra już nie jest na tyle chamska, żeby mi go gdzieś dawać i gdzie indziej. Jakieś dzikie miejsce, żebym go musiał szukać. Szkoda, że nie mam kogoś tak w dół to tego. No, żeby szybciej opadło po prostu. No, dobra. Obyś tu był, gościu, nie? Bo jak nie, to się trochę zdenerwuję. Okej. W dół, w dół, w dół. Jesteś tu. Dobra. Nie! I thought he was more intelligent than that. What the fuck teraz gro zrobiłaś? Powiedzcie mi, to. Co to miało być? Teraz zgłupiałem. Dobra, dobrze, że tutaj stoję i nic mi nie jest. I have part of the Titan Lord's armor. Can you repair it? Repair armor? For that you need a smith, not a druid. It's not the metal, it's the magic I need you to help me with. I see. Come with me, and we shall fix this. Okej, idziemy. Idziemy i powinniśmy już być w tym momencie gotowi do walki z Tytanem. Mam taką nadzieję przynajmniej. Znowu do twojego kręgu magicznego, co? Here, we could repair the armor here. Well then, give me the pieces. Here is the armor. Good, then let us begin. It is done. That which was divided is one. Here is the armor. Good luck with the task that lies ahead of you. Okej, no i teraz jesteśmy w sumie super zajebistym koksem. Teraz tylko hełm. Tarcza władcy tytanów i tutaj mamy gdzieś młot. O, właśnie ten. No i tak wyglądamy, tak wygląda nasze. Tak wygląda nasze uzbrojenie do walki. Także teleportujemy się jeszcze raz do wulkanicznej twierdzy. Okej, ja się tutaj jeszcze gdzieś prześpię może. Kurde, aż normalnie wielka szkoda, że ten ostatni pancerz nie będzie mi potrzebny tylko do walki ostatecznej, bo. Kurde. Szkoda, że nie mogę go pokazać tak z przodu, chyba że podczas jakiejś rozmowy. Nie wiem, ktoś chce tutaj ze mną rozmawiać? Don Esteban knows what has happened. What did he say? He can't help us. Yes, that sounds like him. It looked. Okay. Może chciałem, żebyście jakoś tak zobaczyli, jak on wygląda, no ale. No dobra. Wyglądamy jak normalnie uzbrojone po zęby. Uzbrojona po zęby metalowa puszka. Ale wyglądamy zajebiście. Dobra. Jeszcze sobie wszystkie ostatnie punkty, które nam zostały, wydamy na manę. U mistrza Abraxa, tak? Tak się nazywał? What? A
I want to increase Okay. Empty this good. Jeszcze raz. Empty this exact. I want to empty this good. No i tyle. A więc tak wyglądają nasze statystyki końcowe. Niestety nie widzę, ile mam tutaj many. Poziom 25 chyba tu pisze. Mana 162, dobra, już widzę. No okej, okay, także możemy już ruszać do ostatecznej walki, mam nadzieję. Tylko wiecie co, tutaj czeka nas tylko droga z właśnie stąd do... z powrotem do tej wielkiej bramy, także tą drogę wytnę i widzimy się za chwilę. Okej, już jestem, także... No co, jesteśmy przy tym całym, jak tam było? U Ursegorze. Po drodze zabiliśmy tam kilku tych wojowników zakonnych, którzy nam tam stanęli na drodze. No i pogadajmy sobie z tobą. You have returned. Do you have the armor? Yes, I have found everything. Good. The world finds a man for each moment. This is your time. You are ready to face the Titan, to seal it within its prison once more. What must I do? Go to the gate. The Titan will soon try to leave its prison. You must stop it. Okej, no to teraz co? No to teraz do Inkwizytora. Witaj, gnoju. I knew you would return, but it is too late now. The gate is closed, and the Titan will rise. Step aside. You challenge me, and you are a traitor to your kind. You will move. There is one little fact you overlooked. Without this ocular, you won't even be able to see the Titan. Then I guess I'll have to take it. You may be wearing Ursigor's armor, but you lack the will to win. You will perish, just like all the others. No, no, zobaczymy. Chodź, chodź, chodź. Wow, on mocny jest. Wiecie co? Zbroja zbroją, broń bronią, ale jednak Sea Kula Ognia zawsze jest najlepsza. W końcu jesteśmy magiem dalej, nie? Inkwizytor, miałeś monetę, miałeś ten monokl, pierścień, monety i czaszka Ursergora, dobra. Podleczymy się. Strzelę sobie światełko. Trochę jeszcze many. Dobra. I czaszkę Ursergora z powrotem dajemy tutaj. Gdzie ta czaszka? Gdzie jest czaszka? Nie umiem jej znaleźć teraz. Wytrych, pochodnia, patelnia, chwilka. Nie. Tu jest. Jeszcze ten monokl musimy założyć, nie? To jest tutaj. Szkoda, że nie mogę zobaczyć, jak wyglądam. Ale okej. Dobra, robimy takiego save'a normalnego. To będzie 47. No i co, no i lecimy.
Okej, okay, teraz tutaj to jest na jakiejś zasadzie, że on będzie podświetlał runy. Właśnie, te runy, które się świecą, to spadną, z tego co pamiętam, właśnie. Wow, 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 wow. Ups. Nie, 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 uciekaj stamtąd! Dobra, raz go trafiliśmy. Dobra, dobra, spokojnie, spokojnie, damy radę. Tylko trzeba patrzeć, czy nie stoimy przypadkiem na tej runie, która się świeci. Wszystko powinno być ok. On po jakimś czasie powinien tak przykutnąć i wtedy to jest czas, żeby zaatakować. Dobra, stoimy bezpiecznie. No, przykutnij, dobra. Chyba coraz więcej run będzie się świecić, tak. Tak myślę. Okej, mamy fail. Jeszcze raz mikstura. O ty gnoju. Dobra. Idzie nieźle. Tu nic się nie świeci, nic się nie świeci. Dobra. Masz jeszcze raz. Nie wiem ile razy będę musiał się z nim... Nie! Fuck! Myślałem, że zdążę do tamtego. Fuck this shit. Będę musiał robić quick save'y po każdym razie, kiedy go tam walnę. No dobra. Autozapis przed walką z bossem. Dzięki, gro. Fajny zapis nawet zrobiła mi gra. Autozapis przed walką z bossem. Szkoda, że nie zrobiła też save'a autozapis podczas walki z bossem. No ale, to już ja będę musiał myśleć o tym, widać. Dobra, dobiegnuję jeszcze raz. Nie. Fuck. Świecę się. Znaczy świecą się runy pode mną. Dobra. Safe. No musiałem tutaj wejść niestety. Wiecie co? Jebnę sobie tutaj mikstury. Dobra. Masz. Safe. No. Dobra. Te się nie świecą. Tylko tam, dobra. Tu uciekałem przed tym laserem. Fuck, no nie uciekłem. No, no, no. A, bo ja muszę nacisnąć spację, żeby uskoczyć przed tym, tak? No, to fajnie.
Dobra, przynajmniej teraz wiem. Okej, ile ty jeszcze będziesz żył? No to ja jestem trochę słaby w unikach. Safe od razu. Okej, ogarnąłem skok. Dobrze. Wiecie co, ogarnąłem, że jak on puszcza te kilka pocisków, to ja muszę tak odbić je, żeby one trafiły w niego z powrotem. Wtedy on chyba przykuca. O właśnie. Dobra, już ogarnąłem. Safe. No, strzelaj. O, fuck. Dobra. Jakoś ogarniam. Gin. Ile jeszcze będziesz się trzymał, co? Dobra. O, no i proszę. Hundreds of years, humanity lived as slave to the gods. When the gods left, the titans rose. Mankind was left to die. But one island has survived. One man has shown the way. The flame of hope burns bright. Mankind has risen. Okej, okay, no i tutaj mamy koniec gry, już mamy napisy końcowe. I no cóż, pokonaliśmy Tytana, został on uwięziony i tym samym wyspa została uratowana. No cóż, a ja... Cóż, ja bym chciał może trochę powiedzieć o tej grze. Risen jak dla mnie jest naprawdę kontynuacją Gothica. I powinien zastąpić właśnie czwórkę na jej miejscu, ponieważ... To właśnie jest jej klimat, taki mroczny. Taki typowo po prostu gotikowy. Prawda, nie jest to to samo co gotik, ponieważ jest inny bohater, jest inna wyspa, jest też troszeczkę inny klimat, ale jest on podobny, na tej samej podstawie i kierujący się właściwie tymi samymi prawami. Jak dla mnie właśnie Risen powinien zostać brany jako gotik 4. Niestety jedynym błędem, który jak dla mnie przeszkodził tej grze w wybiciu się w Polsce, jest właśnie brak polskiego dubbingu, ale niestety to już jest błąd z tego co pamiętam Cenegi, która brała się za polonizację tej gry i stwierdziła, że zrobienie wersji kinowej to będzie dobry pomysł. I niestety, no...
O wiele lepszym pomysłem na pewno byłoby zrobienie polskiego dubbingu do tej gry, pomyślę, że z tym ta gra mogłaby być tak popularna jak Gothic. Na pewno byłaby na równi. No cóż, gra jak dla mnie bardzo dobra, brakowało mi tego właśnie polskiego dubbingu, jeszcze raz powiem. Gdyby miała właśnie ten polski dubbing, to na pewno odczucia z tej gry byłyby lepsze, bo wiadomo, byłby ten klimat. Ale bez tego nadal jest to świetna gra, w którą mi się świetnie grało. I cóż, każdemu, kto jeszcze w nią nie grał, a jest bardzo lubi serię Gothic, polecam tą grę, naprawdę zagrajcie, ponieważ no jest to, można powiedzieć, Gothic od tych samych twórców, także ja wam tą grę bardzo, bardzo polecam. No i cóż, ode mnie to chyba wszystko. Dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tej serii, za komentowanie, ocenianie jej. I tutaj się z wami pożegnam, także do usłyszenia w kolejnej serii. No, także trzymajcie się, na razie.